Zmiana nazwy PWSZ jest możliwa dzięki zmianom w ustawie o szkolnictwie wyższym, jaką wprowadził minister w lipcu 2021 roku. Od tamtego czasu kolejne uczelnie tego typu przekształcane są w Państwowe Akademie Nauk Stosowanych. Dalej pozostajemy w nurcie kształcenia zawodowego, praktycznego, dużej współpracy z środowiskiem pracodawców i lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym. Czujemy to. Wiemy, że jesteśmy potrzebni dla regionu i dlatego też zaczęłam, że myślę, że to jest ważna również decyzja dla miasta, iż w Głogowie od 1 października będziemy mieli akademię. Aby uzyskać tytuł akademii, każda PWSZ-ka musiała spełnić kryteria. Te to m.in. minimum połowa wykładowców, którzy jako podstawowe zatrudnienie wskazują właśnie te uczelnie i pozytywne opinie komisji akredytacyjnych. Dla samych akademii oznacza to szansę na dodatkowy rozwój. Już z tej szansy tak naprawdę korzystamy od roku. Uczelnie, które spełniają te kryteria wskazane w nowelizacji ustawy, mogą prowadzić kształcenie nauczycieli i my z tego korzystamy. Od tego roku akademickiego prowadzimy jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które dają uprawnienia nauczycielskie. Teraz uczelnia musi pracować nad nowym logo. Niebawem ruszy też promocja zmiany nazwy. Na terenie miasta pojawią się banery informujące o tym, że od 1 października 2023 roku PWSZ będzie PANS, a hasłem zmian będzie rozwój oznacza zmianę.